ostatnim razem. Ten spodek na filmie to taki trochę sztuczny był ze zdjęcia, a dzisiaj prawdziwy spodek. No, znowu jestem w Katowicach. Katowice to moje miasto. Mieszkałem tutaj przez 20 lat i to było najwspanialsze miasto na świecie. Później okazało się, że są inne, też bardzo ciekawe miejsca. No i była Podkowa Leśna przez kilka lat, później Warszawa przez lat 7. Było kilka miesięcy w pięknej Norwegii i teraz jest Łódź. Kolejne miejsca, gdzie mieszkam. Patrząc wstecz, każde z tych miejsc miało swoje plusy i swoje minusy. Jak każdy człowiek, tak i ja, szukamy tego idealnego miejsca. Miejsca, w którym będziemy żyli spokojnie, gdzie nie będzie niepotrzebnych hałasów, niepotrzebnych awantur, ludzi, którzy są nieprzyjemni. Szukamy tego idealnego miejsca. No i jest takie miejsce. Na razie ono jest w obietnicy, ale w takiej pewnej obietnicy, bo powiedział to Jezus. Ewangelii Jana, 14 rozdziale, i to jest taki mój ulubiony fragment, który znam na pamięć. Jezus mówi: idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Mieszkanie, które przygotuje Jezus, na pewno będzie najlepsze z wielu względów, nawet z designerskiego tutaj punktu widzenia, ono też będzie najlepsze i niczego nie będzie nam tam brakowało. Jeżeli dzisiaj mieszkasz w miejscu, które nie spełnia twoich oczekiwań, w otoczeniu może ludzi, którzy nie są najprzyjemniejszymi ludźmi, to obietnica Jezusa jest pewna i jest to miejsce doskonałe, w którym nie będziemy narzekać, nie będzie więcej łez. Miejsce, w którym będziemy mogli zostać na zawsze. Już nie trzeba będzie się pakować i wracać znowu do szarego miejsca i szarego domu. To jest miejsce, na które tylko czekamy jeszcze chwilę. Jezus powiedział: przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Jezus obiecał, że wróci i czekamy jako chrześcijanie na ten moment, na powrót, niezwykły powrót Jezusa. A dzisiaj, gdziekolwiek jesteśmy, starajmy się znaleźć plusy i jeszcze więcej plusów tego miejsca. I starajmy się widzieć te dobre cechy ludzi, którzy gdzieś są wokół nas. Tak, żeby ten czas po tej stronie wieczności mógł płynąć w lepszy sposób.